Oh my god, to było nawet niezłe. Mam dobre płuca i dobry głos do śpiewania. Przynajmniej ludzie tak mówią. Kurde, przestań się gliczować, debilko! A, jest kurde... jest... prosty korytarz prowadzący na wprost. Wiem, skręcę w prawo. Dobra robota, Sherry. Kurwa. Mam zjebany pathfinding! I'm sorry! Dobra, idzie. Czy powinienem tutaj sejwnąć też? Co teraz na mnie czeka? Nie, mogę w sumie jeszcze nie zapisywać tak naprawdę. Bo w sumie no, myślę, że wiem, co następne mnie może czekać, ale jeszcze troszeczkę terenu mi zostało, zanim to, co na mnie czeka, będzie doczekane. Więc zrobimy tak. Nie, Marycha zostaje. Flame Rounds i ty. Teraz będziemy wsadzać te medale w odpowiednie otwory. I otworzy nam to przejście. Ale będziemy musieli przebrnąć przez Spidermany, więc kurwa lepiej Sherry bierz nogi za pas, albo ja ci te nogi upierdolę i sam wsadzę je za pas. Jej, mam 8 lat, jestem małą dziewczynką. Nie ma kurde nic. Nie ma to żadnego kurde znaczenia w apokalipsie zumbę. Możesz... o kurwa. Dobra, nie, Spidermany już spierdoliły. Zamiast tego pedofile przyszli. Waifu, waifu! Dobra. O kurde, myślałem, że Sherry dostała kwasem po łbie. Nie, dostała, czy nie? Nie, to tylko woda się odbija od jej tekstur. Dobra, futrzasty i ptaszasty medal. I we are going. Szkoda tylko, że nie mogliśmy normalnie przejść pod tym wodospadem, bo jednak woda to woda, nie? Chociaż no, mogła na nas pryskać, bo... o kurwa, pająk! Chociaż no, zależy pod jaką presją, nie? O nie! Takie trzęsienia ziemi, że aż tam tekstury znikają, Sherry, trzeba uważać. Rar. W sumie kurde, jak tak się sprężyć, to myślę, że będziecie mieli cały tydzień z Residentem Evilem 2, tak naprawdę. Yes, turn the power on. Bo ten jeden odcinek, bo mi się wydaje, że... kurwa, ta znowu! Jeb się. Bo mi się wydaje, że... och, ja pierdolę, Sherry! I can't live, Sherry! Kurwo mała! Nie pociągaj za spust! Nie pociągaj za spust! I tak Ashley jest o wiele bardziej wkurwiająca. Bo z Sherry przynajmniej musimy męczyć się tylko trochę, a z Ashley przez pół gry. Leon, help! A, tak, tak, tutaj będziemy potrzebowali tego, zapalary. Bo w sumie tutaj dostaniemy tylko jakiś przedmiot taki... nie wiem, czy on będzie potrzebny do czegoś. Nie pamiętam, co to było konkretnie, ale no, lepiej... o mój Boże. Obronię cię przed pedofilami, Sherry. Dobra, ty nie żyjesz. Widzę to po twoich flakach. Ty też nie żyjesz. O, tam jeszcze jest jeden. O, pincer atak chcieli nam zrobić, ale nie z nimi, ze nami te numery. O oh my fucking god! My fucking god! Wiem, że w którymś tym korytarzu, tam gdzie on stoi, może są dużo herbalów. Tak, tam gdzie on stoi było dużo herbalów. Sherry, ty zjebie! Kur...
zombiak za nią idzie, ona siedzi na tej dupie jak zjeb. Nienawidzę małych dzieci. Masz. Jakbyś była Ashley, to już by był game over. O, wait. Myślałem, że tu fanty będą. A nie, są. Sparkshot. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Cóż to jest? Check. High voltage gun to repel experimental animals. It uses spark shot rounds and has a range of 10 stópek. Dobra, szczerze powiem wam, pierwszy raz widzę tu broń. Wow, mimo tego, że znam tą grę na pamięć, to są jednak rzeczy, które no od czasu do czasu się zobaczy nowe. Albo nie pamiętam tej broni, o. Nie chce mi się z niej teraz korzystać, bo wygląda na coś potężnego. Może tutaj będą marihuany. O. Widzę, że są marihuany, ale też jest debil. Prezydent debil. Andrzej Duda, podwójna kadencja. O, fuck, zrobiłem się polityczny. Polityka to jest ostatnie, czego potrzebuję do kurwy nędzy. Chodź. W sumie mógłbym zużyć tego railguna, czy tam sparkshota i zobaczyć, jak to działa. W sumie zobaczę. Nie wiem, czy to się ładuje, czy nie. A nie, dobra. O, tylko 3%. Okej, zajebiście. Czyli to tak jakby miotacz ognia, tylko że na prąd. Czyli miotacz elektryczności. Tylko szkoda, że zajmuje mi teraz niepotrzebnie sloty. Znaczy no, w sensie potrzebnie, ale zostaw moje konwersy, ile razy mam ci mówić. Kurde, te zombiaki są naprawdę wkurzające. Idźcie sobie do sklepu je kupić, a nie mi zabieracie. Konwersy nie są apetyczne. O, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Już wiem, co będzie. Więc... no, tutaj będzie kolejny boss. Hell yes, spójrzcie na te wszystkie... te uzbrojenie, które nam gra daje tak szczodrze. Fajne jest to, że czas się zatrzymuje dla Sherry, kiedy ja otwieram pudło z amunicją. Pudło z tymi, nie tylko z amunicją, ale dobra. Może grenade launcher wezmę. Ciebie zostawię na razie. Oczywiście full heal jakiś by mi się przydał. Wezmę jeszcze jedną marychę na wszelki. Mam jeszcze jakieś flame roundsy na zbyciu, czy to wszystko, co mam? Wydaje mi się, że to wszystko... O nie, czekaj, tutaj są. O... czyli to nie jest wszystko, co mam na zbyciu. Dobra. Teraz. Combine. Czy pistolet nam się przyda do czegoś? W sumie nie. Będę z pistoleta, no, napierdalał. Złaś Sherry z drogi, kurwa. Dobra. Grenade round, mimo tego, że no, będą zawalać trochę inwentarz, to wezmę ze sobą. Wyjdę na wszelki, nie na wszelki, tylko wyjdę na chwilę, bo jest pewien przedmiot, który chcę dostać. Schowany, ale no. Hell yeah! Teraz mogę wrócić i zapisać. Żebym w razie czego, żebym w razie deadów nie musiał za każdym razem się ten, wracać i te naboje brać. Ponieważ one są, oh my god, takie witalne do wszystkiego, nie? Takie potrzebne. Yes. Tak, teraz będzie, kurde, laboratorium za niedługo. I koniec gry tak naprawdę. Jesus Christ, czyli to może jednak będzie 7 partów. Powinienem... ble.
Mam jeszcze jakieś te grenade roundsy do zestakowania? Chyba nie, to wszystko. Dobra, nieważne w takim razie. Hasta la vista, baby! Jesteśmy gangsterami, Sherry. Chwila, byłem tutaj? Wziąłem to? Chyba tak. Dobra, nieważne. Jesteśmy gangsta bitches! Rozwalimy każdego, kto stanie nam na drodze. No może nie ty, bo ty zaraz będziesz, kurde, siedziała gołą dupą na środku tego, na środku mapy. Mimo tego, że boss będzie na ciebie, kurwa, kroczył. Mała debilka. Tu będzie chyba coś ciekawego. O! O, tego mi trzeba było. Combine. Nie z nożem. No, 29 flame roundsów. Czuję się taki prestiżowy. Haha. Może szczerze mówiąc... Co? Wydawało mi się, że coś usłyszałem, nieważne. Szczerze mówiąc, tak teraz patrzę na ten inwentarz, może niepotrzebnie brałem tego duplecaka. Ale no... W sumie może machine guna powinienem brać, ale nieważne. Teraz za keyhole. Tak. Pierd! Pierd! To musi tak pierdzieć głośno. Jezu Chryste, ja też mam gazy, ale próbuję puszczać cichacze. Nas nie dogoniat. Jedziemy Tomkiem parowozem, tylko że nie tak jak byśmy to pomyśleli, bo zjeżdżamy w dół windą. Tu, 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 tu. Trzeba było jeść tę pizzę hawajską. No kurde! Ta pizza hawajska jest zarażona koronawirusem. Wszyscy ją kurwa chcą żreć dookoła. Mam nadzieję, że wam się podobała ta niewidzialność. Oho! Dobra. Czas się przygotowywać, bo jesteśmy mega zajebistymi assholami. Sycuri ty! Ta, nieważne. Przynajmniej Sherry jak będzie leżeć tutaj, zdychać przez pizzę hawajską, to nie będzie nam przeszkadzać. Nic. O! Yandere Dev, ty chuju! Wyrósł sobie drugą głowę z kamu. O nie! O, dostałem orgazmu! Nie przez Yandere Deva, tylko przez tą muzykę. Przy okazji chciałbym, żeby tak nie trzęsło, bo mój emulator rozpierdala się. Fuck! Ha! Będzie no damage run? Ta muzyka jest zajebista, najlepsza w całej grze. No damage run! Ten, kto kumnął razy kilka. Kumnęli i wilka. Co kurwa? Szkoda, że ten battle theme się nie rozkręcił, bo zabiłem go tak szybko, ale hej. Przynajmniej trochę posłuchaliście. Wśród znikających tekstur, lol. Jak tam, Sherry, wyżygałaś się już czy nie? Może to Yandere Dev daje pizzę hawajską? Naszprycowaną kamem. To ja się kurwa potem nie dziwię, że wszyscy mutują. Hawajska już jest sama w sobie czymś z... wynalazkiem szatana, ale kurde pokryta tym? Ale w porządku, to będzie słodki kam, bo w końcu na hawajski są ananasy. Jesus fucking Christ, ja jestem z Wyrolski! Masz, dam ci moją kurtkę, ale o konwersach nawet nie myśl.
You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Thank you, Claire. Even though I'm an only child, neither of my parents ever spent much time with me. Co mnie to obchodzi? I grew up alone, but... Na twoich spodniach jest jeden zjedzony pikselek. Mnie to najbardziej, mnie to wkurwia. O, nie martw się, kupimy ci drugie spodnie. Spodenki. Shorts are comfy and easy to wear. Dobra. Wiecie, co jeszcze jest easy i comfy to wear? Marihuana! Tak naprawdę to nie, nie noście marihuany. What the fuck? O, super. W sumie myślę, że tutaj będziemy już bardziej korzystać z granatnika, więc nie sądzę, że powinniśmy go chować do skrzyni. Security manuals. A no, nowa ta. Nowa miejscowa. Czas na save. Może marychy schowam. Tu. Acid Rounds też. Kurde, naprawdę szkoduje to, że że automatycznie nasz inwentarz się nie stakuje ze sobą, kiedy go wrzucimy do pudła z przedmiotami. To kurde, szukanie wszystkiego, czy czasem nie ma żadnego, nie wiem, żadnej amunicji do leżącej nie wiadomo gdzie. To jest trochę szczerze mówiąc. Tym bardziej, jak masz taki nieporządek w item boxie jak ja. Jej, 12. Jeszcze 4 save'y! Tak na oko i koniec gry. Więc mi się wydaje, że może z godzinka? Nieco mniej. No, szkoda, że na przykład, o, tutaj dam Nikribona i to się nie stakuje z tymi, które już mam. Muszę, kurde, ręcznie szukać, jak nie chcę mieć pierdolnika aż takiego. O! 12. Idziemy. Tutaj teraz, o ile dobrze pamiętam, będzie trochę pierdolnikowstwa. W tym miejscu, gdzie ja jestem, trzeba uważać, bo tutaj w pewnym momencie się respią kuje. Tędy chyba nie muszę iść, bo chyba tędy przychodzi Leon. Tak, my przychodzimy pociągiem, ale on jakoś... Przynajmniej nie. Claire w scenariuszu B też dłuższą drogą przychodzi tutaj do laboratorium, więc... No. Okej, gdzie mamy teraz iść? Pójdę tędy! Tak, to miejsce też jest bardzo dość szybkie i liniowe, więc... Tu chyba gdzieś będą kebaby, o ile dobrze pamiętam. Więc trzeba uważać. Dobrze, że mam granatnik. A nie. Coś z tym się robiło, o ile dobrze pamiętam. Tak, gest. Trzeba pamiętać. O, nie! Zostałem zabity przez macki! Ale nie mam nic do ogołocenia, cholera jasna. Tak. Tutaj chyba w tym komputerze trzeba gest wpisać. Jeszcze tylko zerknę tutaj do tych szafeczek. Dobra, no zawsze na plus. Zawsze na plus. Moja dupa jest pojemna, więc mogę zbierać śmieci. Kurde! Jest. I co mi to dało? Wezmę, wyjdę i wejdę. Może te macki spierdolą z tego miejsca zdarzenia. W sumie nigdy nie pamiętałem, do czego ten gaz jest. Dobra, poświęcę jeden grenade round. Okej, dobra, to było łatwe. Możemy iść. Tu będą te kebaby. O mój Boże, muszę uważać. Niepotrzebnie zmieniałem broń. Kici kebabie. Waso! Człap. A!
I kurde ranny. Opłacało się, mam nadzieję. Co my tu mamy? O, no można powiedzieć, że się trochę opłacało mimo wszystko. Ale teraz mam chętkę na spalenie marychy, więc chętkę na zakrętkę. O, Inkribon też. Może powinienem się wrócić, pochować to wszystko, co mam. I przy okazji healnę się zraz. Ponieważ czemu nie? A, jestem w ciąży! Nie jesteś, Claire, przestań udawać. Ty tylko krwawisz! Z więcej niż jednego miejsca. Mnie nie oszukasz. Oh my fucking god. Kurwa, zmęczony jestem, chętnie bym jeszcze posał. O, mówiłem! Uuu, jaki przystojniak! Dla nekrofila idealny. Trzeba uważać na nich, bo oni bolą strasznie. Toba. Najgorsze jest to, że oni regularnie się respią. Dobra, mam nadzieję, że padli i nie powstaną już Power Raid. Dobra. Inkribon. Idziesz tu. Grenade rounds idą tu. Bowgun, darts czy tam bolts idą tutaj. W sumie z chęcią bym wziął tego elektrycznego pistoleta. Tak naprawdę. Ale ech. Nie chce mi się. I'm fine! No, spierdoliłem ich wszystkich. Nie będą mi, kurde, nudyści po laboratorium się włóczyć. Co z tego, że przegnici, ale no, nudysta to nudysta. Goły artysta! Jak Gracjan Rostocki. Kurwa, kto jeszcze w dzisiejszych czasach zna Gracjana Rostockiego? Nikt! Najprawdopodobniej. Tam będzie dużo marihuan, więc pójdę tam. Nie, czekaj, nie tu. Gdzieś indziej. Ale dobra, co? Kartki, a dobra, czaję. Dobra, więc jednak najpierw tutaj trzeba iść. Zamrażarka, a ja jestem w krótkim rękawie. Zawsze lubiłem to miejsce. Jest zimne jak moje serce. O, chwila. Fuse case. Tutaj trzeba chyba fuse case użyć. A teraz te wszystkie zagadki i tak dalej, one są coraz to prostsze, im dalej się idzie tak naprawdę, no bo kurde, odpowiedź na nasze pytanie dzisiejsze, o kurwa, kam, próbka, było takie, że do znalezienia zaraz obok pytania tak naprawdę. Dziękuję. Main fuse. Czy tutaj nic nie ma? Dobra, nieważne. O, chwila, czej. Miałem przebłysk inteligencji, ale to był tylko przebłysk. Teraz tym możemy elektryczność ogarnąć. Chociaż nie wiem, i tak przecież tutaj elektryczność jest, bo wszystko się pali, chyba że to jest jakiś backup generator. W sensie nie główny, tylko backup, no! Tutaj. I? Co nam to dało? Chyba możemy teraz te drzwi otwierać. No. Zamknięte. Szyby te. Te ło.
Yes, push the button. O, tu jest zarąbista rzecz! Właśnie sobie przypomniałem, że to, co wcześniej powiedziałem w którejś tam części tego elpa, okazało się nieco kłamstwem, ale dobra. Two or more staff can enter. I właśnie tutaj chodzi o to, że skanujemy nasze... Not on file? A, dobra, czaję. Najpierw musimy zarejestrować nasze odciski palców. Tak czy siak, tutaj przychodzimy Claire w scenariuszu A, czyli tutaj skanujemy raz nasze odciski palców i później Leon B robi to samo i Leonowi otwierają się tutaj drzwi do mnóstwa fantów, o ile dobrze pamiętam. Więc no, jak będę robił serię ze scenariusza B, to muszę pamiętać o tym, że to zrobiłem. Chociaż to nie jest wcale aż takie trudne do zapomnienia, nie? Tak czy siak, opcjonalne drzwi. Ale warto do nich wejść, o ile dobrze pamiętam. Tu, o ile dobrze pamiętam, będą... właśnie, no. Hentai! Koszmar wegetarianin! Całe szczęście, ja mam ogień. Po mojej stronie. Ha! Tu będzie dużo marych. Więc no, brać, nie zostawiać. A! Ty nie jesteś marychą. No. I spokój. Kurde, już coraz mniej tych grenade launcherów mam. Tych flame roundsów raczej to chciałem powiedzieć. Tak, wiem, roślina wypełnia cały ten, całą okolicę. Ja chcę pójść na dole, na dół po drabince. Dobra, co my tutaj będziemy mieć? Nie mogę się doczekać, gdy to zobaczę. A shit, pamiętam, co tu jest. Kebaby. Już słyszę, jak cmokają po dym. Hej, dużo... Upgrade'owanym. Dzień! Dobra. Myślę, że wystarczy mi tych amunicji, by rozprawić się ze wszystkimi kebabami tutaj. O! Dawaj dupę! O, wow! Jednym shotem, dobra. Jako, że jest tutaj dużo trawek, to mogę jedną zużyć, żeby się uzdrowić. By the way, przy kebabach nie chodźcie z żółtym HP, ponieważ oni mogą was zdekapitować, kiedy ma się żółte HP. Taki tidbit. Czy tutaj będzie gdzieś skrzynia? Chyba będzie. Z save'em nawet. Hell yeah! Dobrze pamiętałem. Ile tu ekranów? Można grać w Tibie, w Fortnite'a i w Minecraft'a jednocześnie. Ale ciul, jeżeli jest jedna tylko klawiatura do tych wszystkich ekranów. Tak trochę zrąbanie. Wezmę Incribona. Mam ich aż 14. Nie chciałem do pudła. Panie oficerze, ja nie chcę do pudła. Dobra, 13 zapis. Pechowy, pewnie coś się spierdoli. Jak zwykle. Tako. W sumie jedną marychę zostawię sobie, bo no... Tak jak już mówiłem, dupę mam pojemną, więc... Nic się nie stanie, jak będę tachał nieco więcej rzeczy, niż powinienem. Dobra, co my tutaj mamy? Tu chyba... Nie, dobra. A door is open with the card key. A dobra, niedobra. Ja myślę, że wiem, gdzie mam iść. O, jak się cieszę, że ja slota zostawiłem. Slota, marihuanę zostawiłem u siebie. Dzięki czemu mamy dwa full heale. Jej!
Tutaj chyba nie mamy odpowiedniego klucza, by otworzyć tę szafeczkę. Więc fuck this. Tutaj będzie dużo gnojków. W sumie niepotrzebnie marnuję grenade launchera, bo mam jeszcze pistolet. A tutajsze zombiaki wcale aż takie ciężkie nie są. A! No kolejny! Ech. Ostatni raz kupuję konwersy do kurwy nędzy. No ja pierdzielę! Od teraz przerzucam się na Adidasy! Albo Trumpki, albo Crocsy. Crocsów mało kto by chciał mi zabrać. Fuck this shit. Fuck everything. Fuck you, bitch. Giń. No kurwa! A! Fuck my life! Dobra, tego zumbiego zostawię sobie, bo on, no już... Chyba, że chwila, coś tutaj trzeba zrobić? Synthesis machine, base vaccine, a dobra, tu będziemy musieli wrócić, więc może go rozwalę już, skoro jest ranny. O, dobra, przyspieszył! Kurwa! Kąty kamery, nie! Muszę go jakoś odpowiednio zlurować tutaj. Chodź tu. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy powinienem strzelać, czy nie, bo ja nie widzę. O! Strzelać! Nie! Dalej żyje. Nie ze mną te numery, koleś. Dobra. Chociaż może niepotrzebnie wszystkich rozwalałem, bo pewnie też się zrespił, ale... Ale hej, to tak dla spokoju ducha. Haha! You are so hot. Będziemy robić grill. Annette! Ah! Killed William. I'll never forgive you for that. Wait! I've just prepared a sample of the G-Virus. And this time, Samus, nie rób tego! This is the most significant piece of research my husband has Yandere Def nie jest tego wart. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no William implanted her with his embryos! Nie chcę wiedzieć, jak to kurde wyglądało. William. Alex! Miałaś mnie na muszce, idiotko! Zobacz, jaki twój mąż jest hot! Hot kebab! Aaaa! I to by było na tyle. Jakbyś była prawdziwą Samus, to byś nie dała tak się wpierdolić.